Let's remix it. Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol i w dzisiejszym odcinku challenge pod tytułem Szczyt chamstwa. Zobaczymy, czy uda się dobrze rozpocząć. Tak jest. Ej, było dwóch na pokładzie. O, nie, a czemu tak się zemściłem? Czemu szczyt chamstwa? Dlatego, że kiedy kończąc nagrywać poprzedni odcinek, odszedłem na chwilę od konsoli. Wracam, patrzę, a ci mnie śmigiełkiem zgarnęli. No to trzeba było się zemścić. No ale wracając do samego challenge'a. Challenge od HQ.pl, który brzmi: znajdź gracza korzystającego z Los Santos Customs lub garażu i podłóż ładunki przylepne w miejscu wyjazdu, a potem wysadź go, kiedy będzie wyjeżdżał. Oczywiście chodzi o gracza, żeby go wysadzić w powietrze. Nie, to naprawdę jest szczyt chamstwa. Zresztą autor HQ.pl tak zatytułował ten challenge. Więc dobra, jakiś garaż. No na pewno nie w tym rewirze, nie tutaj, w tym miejscu. Kurde, jeszcze najpierw będę się musiał z policjantami troszeczkę poprzekomarzać. No dobra, nie ma problemu. Parę celnych serii powinno być dobrze, żeby, tylko żeby dobiec do samochodu, albo w sumie nawet nie muszę biec. Mogę podjechać sobie, a tych drzwi tak naprawdę nie potrzebowałem. Dobra, piękny zwrot. Teraz tak, z tej strony nie wyjdziecie. Więc pozostaje mi tylko w ten sposób was delikatnie rozstrzelać. Dobra. I teraz chyba spokojnie się dostanę do mojego entity już. No i teraz tak. Znaleźć jakiś... garaż, który będzie akurat w trakcie wykorzystywania... Ej, wow. Co tu się stało? Co tu jest grane? Widzicie to? Tą spaloną awionetkę koło Luxora. Nie, dobra, nieźle. Coś wewnątrz tutaj. Nie, nic. Zupełnie nic. Nie, ale okej, to w takim wypadku jedziemy do miasta. A miasto w tym wypadku jest na południe, czyż nie? Moment, rzućmy okiem jeszcze, nawet sobie pozwolę. O, akurat wielu graczy korzysta z domków, jak miło. Tylko pytanie, czy ja mam, kurde, ładunki przylepne. Nie, no najwyżej, jeżeli uda mi się policjantów zgubić, zahaczymy jeszcze o ammunition. Tylko teraz najpierw faktycznie trzeba się uwolnić z objęć policjantów, zwłaszcza tych w helikopterze. No, ten neonik i to, że samochód się wyróżnia, wcale nie pomaga. Ale okej, chyba jadąc tutaj delikatnym offroadem powinno się udać. O kurde, ale przyhamowałem. Ale dobra, może postrzelajmy troszkę do nich. Tak troszeczkę tylko. Moment, co za wielki samolot tam leci? W oddali. Ej, nie, dobra, bo już zaczynają trafiać. Pora zabrać nogi za pas. O, no, a myślałem, że dobry triczek wejdzie, ale niestety nie. Ej, dobra, policjanci już są. Udało im się podjechać. Dogonili mnie. O, jak niedobrze. O, shit, dobra, spokojnie, spokojnie. Powinno się udać. Tylko to naprawdę jest daleko, to miejsce, gdzie sobie wyznaczyłem. Tam, gdzie inni gracze siedzą właśnie w domach. No, oj, sorry, przepraszam pracowników tutaj tego wykopu za to, co aktualnie tutaj robię, no ale no co? Muszę się dostać do miejsca jak najszybciej, do miejsca docelowego. Challenge czeka na wykonanie. No nie jest w wykonaniu trudny. Może być mozolny i czasochłonny, bo gracze lubią sobie siedzieć w domach naprawdę długo. Ej, ja w ogóle po raz pierwszy widziałem, żeby klapa od bagażnika się tutaj otworzyła. Znaczy bagażnika. No w sumie to jest bagażnik, bo jest z tyłu, ale tam bagaży nie wrzucisz, bo tam silnik się znajduje. Dobra, to jest tylko delikatne niedopatrzenie. Ej, tutaj chyba wjadę. Okej, jakoś się udało. Proszę wtulać się w drugą stronę. Kurde! Dobra, trudno. Coś tam odpadło. A, drzwi. Prawe. Dobra, pozostają lewe zawsze. W sumie te ważniejsze nawet, bo od strony kierowcy bezpośrednio ochraniają mnie przed strzałami. Ej, dobra, oni są tam na górze. Ej, dobra, jeżeli będę tutaj trzymał się boku, to nie wypatrzą mnie, prawda? Okej, poczekajmy, bo to w sumie trzy gwiazdki, może być problem. Ej, albo teraz tutaj to okienko wykorzystam i uda mi się jakoś przemknąć. Tylko muszę, kurde, wjechać bez żadnej gleby na górę. I w miarę szybko, i w miarę szybko. Nie, dobra, już nie muszę. Dobra, pościg się zakończył. Teraz tylko mój pościg za
skompletowaniem i przejściem tego challenge'a należycie. Dobra, nie, okej, okay, już myślałem, że tu nie będzie płaskiego kawałka gruntu, po którym będę mógł przejechać. Ach, ktoś gościa z nagrodą zabił, a widziałem tam na mapie, już chciałem się przyczaić na niego może. Jakby się udało, ja bym był w pobliżu. No 5000 piechotą nie chodzi. Co prawda nie wiedziałem, że to jest 5000, no ale jak wiadomo. Jeżeli koleś ma nagrodę za siebie, to i tak za każdym razem warto go po prostu zabić. To może być 1000, a może być też 9000. Różnie to bywa, no ale na pewno można zarobić na... O kurde. Na celnym strzelaniu. Okej, okay, Entity nie wygląda dobrze. A w ogóle teraz właśnie, mogę zobaczyć, czy... mogę przystąpić do wykonania tego challenge'a. Mam 7 przylep, powinno starczyć, okej. Okay. Więc teraz tylko znaleźć kolesia w garażu, ewentualnie w LSC, no i go wysadzić, kiedy będzie wyjeżdżał. I szczerze wolałbym, żeby to było Los Santos Customs, choć nie, w sumie moment. W Los Santos Customs można robić różne rzeczy, można na przykład sprzedawać samochody. Jak ktoś będzie... Wow, wow, niezły 5-4 show it. Woo! No, ale można robić różne rzeczy, można sprzedawać na przykład auta. No i kiedy auto się sprzedaje, to wtedy wychodzi się na pieszo. I w sumie nie wychodzi, tylko teleportuje się na zewnątrz i wtedy mogę nie trafić po prostu. Moją bombą przylepną w miejsce, gdzie się przeteleportuje koleś wychodząc. A poza tym wolałbym w serio, żeby wyjechał pojazdem, bo większe jaja. Pojazdy eksplodują, a po prostu, a zwykli ludzie bez pojazdów tylko są odrzucani siłą eksplozji. Nie, dobra, nie potrzebuję kolejnego pościgu teraz za mną. Ej, okej. Okay. Jeżeli się nie mylę, to tutaj po lewej stronie teraz jest dwóch gości. We dwóch innych mieszkaniach. Okej, gdzie są wyjazdy z garażu? Może to jest to? Kurde, a może to? Chyba bardziej to jednak. Okej, mam nadzieję, że oni mają ten sam garaż. Cholera, jeden z nich opuścił grę. Kurde, czekać na tego, czy coś innego może? Tutaj jeden się przemieszcza. Kurczę, ogólnie mała obstawa na tym serwerze. Ej, nie mówcie, że wychodzi właśnie. No kurde! Boom! Wow. Wow, jak to się stało? What the fuck? Ale cholera jasna, nie wierzę, już mogłem zrobić tego challenge'a. Ja jeszcze mógł być completed. Ej, moment, moment. A, zabiłem go jednak. Tylko czemu nie widziałem, żeby się wysadził? Ha, dziwne. Okej, ale za... niestety będę musiał zabulić teraz do Mors Mutual za swoje własne auto. No i tego też się można było spodziewać. I tak bym postąpił tak samo jak ten koleś dokładnie. Dobra, teraz tylko tak, schować się za ścianą gdzieś, żebym nie został trafiony aż tak bardzo łatwo znowu. I szybko, kontakty. Mors Mutual Insurance. Kurde, już myślałem, że nie odbiorą, nie? Ta, Entity, poproszę. Dobra, ale teraz jeszcze trzeba zrobić jedną rzecz. Dokupić przylepy. A dokupić przylepy można w Emination. Emination najbliższe. Gdzie jest? Zaraz się przekonamy. Skorzystamy z GPS-u w tym samochodzie, którego użyczył nam ten oto obywatel wielkodusznie. Ej, dobra muzyka nawet. Emination. Okej, okay, kilometr stąd. Przy okazji będę mógł też dokupić zapas amunicji do innych broni przy okazji. Wow, co to był za pałacyk? Z tym słoneczkiem podwójnym. E? Co to znaczy E? Kto to jest E? Nie znam pana E. Ale nie, kurde, oj shit. Dobra, wjeżdżając tutaj chyba nie zbliżę się do Emination zbytnio. No właśnie, już auto zahaczone. Niedobrze. Trzeba zmienić środek lokomocji, albo odbyć resztę drogi z papcia. Choć nie, to jest wyjście. Okej. Okay. Nie, tutaj pewnie mieszkają cyganie. Choć nie, nie ma wieżyczek jak w zamku. Więc prawdopodobnie nie. Ej, ale okej, okay, przynajmniej pozostał waypoint jeszcze wyznaczony. Kurde. Dobra, no to widzimy się koło Ammunition w takim wypadku, kochani. O, shit! Nie, ładnie przez krzaczki przejechał. No to okej, okay, dobra. Oj. Oj, 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 moment, moment, moment. Już chciałem powiedzieć, że trzeba poczynić stosowne preparacje, a tu widzę jeszcze pojedynek.
Z helikopterem! Ej, kurde! No, ale namierzona na szczęście. Pięknie! Chylon zabity. Zabity. No dobra, w sumie jego życie teraz można uznać za zabytek. No okej, na szczęście policja mnie... Kurde, a jednak mnie ścigają. Dobra, już wychodzę, nie strzelaj do mnie. Ej, bo wiesz co, w sumie... Ej, zabij mnie. Tak będzie szybciej. Dobra, policjanci to zrobią za ciebie, jeżeli ty nie chcesz. Nie, ale co, jadą gdzieś? Są w pobliżu? Nie, no to kurde, spokojnie. Przeczekamy to. Kupimy przylepy, kupimy też rakiety. Do wyrzutni namierzającej. O kurde. Shit. Chyba mnie wypatrzą. Mimo tego, że tutaj tak ładnie, kulturalnie schowałem się za ścianą. No, zobaczmy. Nie wierzę. Kurde, zobaczył jednak. Dobra, zabijcie mnie. A w sumie wiecie co? A jedno mogę rzucić, żeby przetestować, gdzie się wysadzało na pewno, żebym wiedział. A macie jeszcze jedną. Ej, no co, wy też tam daleko? Kurde, proszę bardzo. No, może teraz już? Policjanci nie ty, koleś. Policjanci mnie załatwili. No, dobra. Teraz tak, skoro pościgu już nie ma, ale kurczę, nie no, stop, nie zabiłem gościa z Emination, więc może jeszcze będzie otwarte. Tylko przydałby się jakiś samochód. No tam jest pełno, dobra. A, akurat ten, o którym mi zależy, musiał się ruszyć. Ej właśnie, tu jest też Emination od razu. To spokój. Teraz właśnie, czy oni go ścigają, czy po prostu tak się kręcą ci wszyscy policjanci tutaj? No tego nie wiem, dobra, ale wchodzimy. Liczę, że mnie obsłuży. Niby czemu miałbym tego nie zrobić, dobra? Teraz tak, czy wystarczy peklu? Znaczy, musi starczyć na pewno na przylepy. I to najlepiej 20. Wow, można więcej? To 25 w takim wypadku. Niech będzie jeszcze. Rakiet na maksa. Miny zbliżeniowe też. A, tylko 5 można. Ej, wow, to dla mnie już jest dostępne? No już myślałem, że ten minigun. Ale nie, niestety nie. Dobra, czy do czegoś jeszcze potrzebuję? Nie, chyba jest spoko już. No dobra. Ej, stop, ale granaty jeszcze. Granaty jakby co? No bo tych niewiele. A może być 25. Dobra, wszystko z mojej strony. Dziękuję panu bardzo. Jestem należycie przygotowany do challenge'a. Kurde, challenge'a, którego już mogłem wykonać. No ale skopałem. Łudząc się, że znajdę lepsze miejsce, gdzie można kogoś znaleźć. Nie, serio. To wyczajmy motyw jeszcze raz. Tu jest mój dom. Tam jest jego dom, ale on ma nagrodę i pewnie dlatego tam siedzi właśnie. Kurczę, ale to jest jedyny, który siedzi w domu. Albo w LSC. Jak to szlach, dobra, trudno. Będziemy czekać. Czekać tak długo, jak tylko się da. Na szczęście nie jest to aż tak bardzo daleko. I nie mam swojego pojazdu osobistego. Można nawet powiedzieć, że mam taki, który wtapia się w tłum. Więc może nawet nie będę podejrzany, ale nie, będę raczej. Raczej będę. Kiedy już się tam zbliżę i będę czekał po prostu, żeby wysadzić bombki. No ale obłożę mu wyjście, chyba że on wyjdzie z gry. Inaczej, trzeba to zrobić tak, żeby już na pewno, jeżeli już wyściubi swój nos z domu, żeby na pewno to się udało, bo to będzie chyba jedyna szansa na powodzenie. Cholera, chyba że teraz szybko wyjedzie. Nie, na szczęście nie. Ale okej, tak, zablokować wyjazd. Ale może troszeczkę bliżej jednak. Więc w ten sposób. O! No, dobra, może być, może... Ej, stop, to nie jest to miejsce, to nie jest, kurde, to miejsce, gdzie ja bym obstawił. Ale wypieprzaj, koleś. No, oj, żebyś nie wyjechał. Oj, żebyś nie wyjechał teraz. Nie chcę. Nie chcę wchodzić. Chcę tylko obłożyć tutaj. A niech będą. No nie, no na pewno nie gaz łzawiący. No nie, no to by było głupie. Więc tak. Raz. Dwa. I... trzy. Kurde, czemu do samochodu? Jeszcze będzie 4. No, powiedzmy, że tak zróbmy. A reszta to już same przylepy. Niech będzie raz, i dwa, i trzy. Kurde! Wyszedł? Koleś wyszedł?
z tamtej strony. Ja pierdzielę. Dobra, moment. Może go wypatrzę. Nie, już się oddalił za bardzo. Którędy on wyszedł? Jak on to zrobił? Yeah! Ale słaby motyw. No dobra, to wysadźmy to wszystko. Taka piękna eksplozja i tyle pieniędzy poszło na marne. No dobra, szukamy innego gościa, który zbliża się do LSC albo... Oj, tu. Szybko. Kurde, środek transportu. No ci policjanci niepotrzebni, no ale jak ktoś sieje eksplozję, to muszą ruszyć do roboty. Dobra, tamten pojazd może być. Może być nawet ten, dzięki. Nawet będzie szybciej. No, dziękuję bardzo, że się przeteleportowałeś na zewnątrz samochodu. Zaoszczędziłem dzięki temu parę sekund cennych. A to mogą być naprawdę cenne sekundy. Okej, ale... Oj, sorry. Już lepiej sobie bombki przygotować. 22 jeszcze. Spokojnie. Nie zabraknie odpowiednich środków destrukcji na ten challenge. No ale kurczę, no nie mogę sobie wybaczyć tego, że już mogłem mieć zrobiony ten challenge. Kurde, wyszedł, no. Z garażu wyszedł, nie z gry na szczęście, no ale to wiele nie zmienia. Bo raczej po pierwszej wizycie w garażu ludzie tak drugi raz już nie zaglądają chętnie. No dobra. Jak to się mówi, trudno. Trzeba szukać dalej. Czekać na ten szczyt chamstwa. No tu ktoś jest, chyba. Tak, tu ktoś jest. U mnie w domu. Dobra, jedziemy. Nie jest daleko. Może zdążę. Kurde, przydałoby się lepsze auto. A dobra, nie można narzekać. Ważne, że jeździ. Jest na pewno szybciej niż miałbym biec po prostu. Jesteś tam dalej? Cholera, mam nadzieję, nie? Naprawdę mam nadzieję. Mam nadzieję, że w tym momencie przyglądasz się swoim samochodom i wybierasz. Nie możesz się zdecydować, co wybrać. Jakie auto? Czy super luksusowe, czy może super sportowe? Kurde, nie, no fajnie byłoby, mnie policjanci też nie ścigali. Wtedy mam przynajmniej pewność, że będę mógł poczekać z eksplozją i nie będą mi przeszkadzać. Dobra, spokojnie, już jesteśmy prawie na miejscu. On jeszcze jest w domu. Okej, garaż z tej strony. To kurde, on jest w domu, a nie w garażu. A może wyjdzie przez garaż? No trzeba być dobrej myśli, więc... raz... i dwa... i trzy... Bruce i Akit, pogadajmy. Dobra, maksymalna ilość ładunków wybuchowych wyczerpana. Teraz tak, zablokować mu wjazd. Znaczy wyjazd, tak właściwie. Dobra, i czekamy. Co on zrobi? Czy będzie próbował opuścić swoje mieszkanie przez garaż, czy coś zupełnie innego? No ale kurde! Którędy? Ej, którędy wychodzi? No! Jest! Kurde, zabiłem się, ale widzieliście, koleś też eksplodował. Challenge completed! Tak jest, kurde, wreszcie, no fuksik, szczyt chamstwa dosłownie. Uskuteczniłem. Ale też dobrze, że koleś nie jechał jakimś super wypasionym samochodem, bo chyba tylko 1180 parę dolarów zapłaciłem rekompensaty. No więc to nie było najlepsze z możliwych aut, jakie mógł wziąć. Albo w sumie może lepszego nie miał, co jest jeszcze większym szczytem chamstwa wtedy. Bo to oznacza tylko tyle, że rozwaliłem kolesia, który jest biedny, uciemiężony, ogólnie dzieje mu się krzywda. Tak, to jest jego samochód. Na potwierdzenie tylko, że mi się udało. Koleś, nie, nawet się nie gniewam. Uwierz, nawet się nie gniewam. Choć wydawało mi się, że miałeś włączony tryb pasywny. Najwidoczniej nie. Okej, więc pozwól, że się zemszczę. Choć w sumie ja nie mam za co. Naprawdę nie mam za co się mścić na tobie. Jedyny powód do zemsty, jedyną osobą, która ma taki powód do zemsty, jesteś ty właśnie. Ale cóż, no jak się przyklejasz do ściany w takim miejscu, gdzie cię można łatwo trafić, no sorry. A, dobra, no i na policjantach się też muszę zemścić. Choć nie chciałem i nie zamierzałem. Ale dobra, weźmy radiowóz. No ale pojedźmy w tą stronę. Ej, BMX XXX. Była taka gra kiedyś. Ej, dobra, jestem skory zagrać, skoro już challenge completed w tym odcinku. Tak, zapłacę 600 baksów z chęcią.
Czy on zdąży mnie dorwać? Czy on zdąży mnie dorwać? No już myślałem. Tam widziałem, zrespawnował się z prawej strony, już pewnie szykował broń na mnie. A ja tu tak delikatnie, tchórzowsko udałem się do akcji. Tu nie chodzi o tchórzostwo, po prostu. BMX XXX przywodzi dobre wspomnienia. Okej. Okay. No, już myślałem, że coś tam nie wyszło, ale okej, okay, jesteśmy w dwójkę. A, i to jest twoja akcja, tak? BMX Trial Parkour, only BMX. Dobrze, może być. Non-stop pop. Ja, ale ej, naprawdę, jak będziesz zapraszał po jednej osobie, to się naczekamy delikatnie. Okej, okay, dobra, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czekamy 35 sekund. Znaczy wy sekundkę, ja więcej. Ej, no niestety nic z tego nie wyszło. Wywaliło mnie z tamtej sesji. No może czekał na specjalnych gości, na swoich kumpli. A widzę nasz znajomy tutaj. Czegoś szuka w menu. A w takich miejscach nie powinno się tego robić. Ej, wyszedł? Nawet nie widziałem gdzie i kiedy. Opuścił jakimś cudem samochód. A może po prostu... Aha, tylko jako pasażer, tak? Ej, to jest ekipa IGN-u bankowo, poznaję po logo. Więc mogę mu rozstrzelać oponki. Delikatnie, co prawda, no ale... Taką cenę się płaci za oszczędność. Za to, że nie wydał 25 tysięcy właśnie na kuloodporne ogumienie. No, dobra, w takim stanie jestem w stanie go zostawić. Ej, dobra, ale weźmy do garażu. Może on będzie miał okazję do zrewanżowania się teraz. On mi może teraz wyrządzić szczyt chamstwa. No, tylko pytanie, czy on ma... w ogóle możliwość, czy ma bomby przylepne. Nie, ale czemu nie mogę wejść? Co jest grane? No tędy nie. Jestem przyzwyczajony do tego, że przez garaż można wchodzić. Halo, co jest grane? No gdybyś się raczył otworzyć. Kurde. Coś niefajnego się stało. Czyżby jakieś negatywne skutki bycia no niezbyt uprzejmym graczem? Cholera, dobra, policjanci. No teraz już raczej nie wejdę, coś nie wjadę. Ale tutaj takim małym główienkiem ich zgubię, spokojnie. Choć kiepsko skręca. Powinno być bardziej zwrotne jak na swoje rozmiary. No, ale okej. Okay. Tutaj chyba spoko. Mogę jeszcze przy okazji zmienić środek lokomocji, zupełnie wprawiając policjantów w osłupienie, zakłopotanie i konsternację. No i teraz nie będą wiedzieli po prostu, co jest grane. Kiedy zmieniłem samochód. Dobra, zgaśmy światła. Jeszcze nie ma obowiązku ich włączania, przynajmniej nie w Los Santos. No i co, i mogę sobie chamsko między nich wyjechać i mnie nie zauważą. Ej! Ej, zauważyli mnie! A myślałem, że zmieniając samochód jestem zupełnie już kryty. No, okazuje się, że nie. No dobra, tutaj delikatnie. Mam nadzieję, że ich ten samochód powstrzyma, a wcale tego nie zrobił niestety. Ale wolny jest ten Jeep, okrutnie wolny. Zarzućmy jakimś popem. Może to go delikatnie przyspieszy. O, dobra. Oj, nie z tej strony akurat. Kurde. No, może się jeszcze uda uciec? Kurde, już nie. No co, to trzeba teraz liczyć tylko na to, że uda mi się jakoś wjechać do mojego garażu. Choć nie, bo akurat policjanci też tam przejeżdżali. No nie, no nie tak. Piecho. Tak to nie uciekniesz. No chyba, że... No chyba, że... Nie, jednak nie. Dobra, to trzeba to zrobić inaczej. No, trzeba niestety postrzelać troszeczkę. Ale może granatnikiem jednak lepiej. Kurczę, nie w jego samochód chciałbym. Każdy inny, ale nie w tego gracza, bo znowu zabulę. Dobra, musicie podjechać bliżej, no sorry. O, tak może być. Ła, ale nie wysadziłem ich, tylko swój. O, niedobrze. Naj, znowu 1000 w plecy, no kurde. Hej, choć w sumie nic nie wyskoczyło takiego, co miałoby mi oznajmić, że właśnie wtopiłem ładnych parę tysięcy dolarów. Okej, okay, może nie miał ubezpieczonego samochodu. Albo po prostu po jego wyjściu już nie płaci się rekompensaty. Kto wie. Nie, ale okej, okay, dobra, dobra, tutaj gdzieś była drabinka na górę. No nie, no raczej nie z tej strony już, niestety. No dobra, zaraz uzupełnię zapas w granatniku. Bo tutaj delikatnie go uszczuplę. Ja po prostu największy możliwy przypał postaram się posiać.
Okej, okay. I niczym z trailera scena. O kurde, jednak nie. Ej, no co jest? No, no nie, no to nie była scena z trailerka, kiedy Trevorem się strzelało do helikopterów. Nie, oj nie. Tam było zdecydowanie lepiej. Nie, ale okej, okay, co tutaj jeszcze można zrobić przed końcem? Można by było ukraść jakiś samochód, żeby stan konta się zwiększył. No, to by było mądre. Ale można coś głupiego jeszcze zrobić na sam koniec. Ej, moment, co jest z innymi graczami? No, przecież, ej, podobno jest ich 13, to gdzie ich, kurde, wywiało? Nie no, są rozlokowani w różnych miejscach, okej. Okay. Wydaje mi się, że to będzie dobry pomysł. Na jakąś aktywność na sam koniec. Próba zabójstwa gościa z nagrodą. No tylko tak, jakiś samochód by się przydał. Ej, możesz być ty. Stój, 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 proszę. Choć nie wiesz co, ten z tyłu chyba lepszy. Taki bardziej, powiedzmy, kombi. Nie no. Szybko, szybko. Nie jest może blisko, nie jest też daleko, ale troszeczkę czasu może mi zająć dotarcie tam. Ej, czy to nie było jeszcze szybsze? Nie, to był jakiś shit. Dobra, mamy długie? Jeszcze? Jeszcze mamy. Tak, dobrze się składa, że jeszcze faktycznie mamy długie światła. Tylko pytanie, czy on tam jeszcze jest? Jest! I nawet chyba się zbliża w moim kierunku. Dobra. Ojej, spokojnie. Policjanci już mnie widzą, ale jestem w stanie ich zgubić, zanim dojedziemy do celu. O, jeżeli to słyszeliście, to sorry. Ale położenie telefonu, chociaż ustawionego na tryb cichy, czyli tam milczy, no jest błędem, kiedy się go stawia koło mikrofonu, który wyłapuje wszystkie dźwięki. Sorry. Nie, widzieliście tego gościa, leciał helikopterem tam na górze. Ciężko będzie go dorwać, ale zawsze mogę go ścigać, próbować przynajmniej. No może, no widziałem, że tam na końcówce na haczyku Cargo Boba miał zaczepiony samochód. Więc może chcę w kogoś trafić. Zawsze mogę spróbować poudawać jego cel. Żeby spróbował zrobić to ze mną, a ja wtedy wyciągnę rakiety i w niego strzelę po prostu. Więc okej, okay, lecimy za nim, jeżeli tu się uda przejechać. No, aha, dobra, sorry, myślałem, że płotnie do sforsowania, ale jednak tylko tamte bele drewniane. Dobra, gdzie jesteś, koleś? Nie mów, że dostarczasz sobie właśnie samochód na szczyt Maze Banku. Tak jak kiedyś robiłem. Łoooo, aż mi się nie chce tobie psuć tego. No ale spróbuję. Sorry. Ale ja to odcinki nagrywam, nie mogę być miły. Znaczy nie, sorry, mogę, ale to nie jest zbyt popularne. No tak jak jeden z was w komentarzach powiedział, no skromność niestety na YouTubie. To nie jest dobra rzecz. Ani bycie kulturalnym. Nie no, po prostu powinienem rzucać wulgaryzmami na prawo i lewo. Grać w Minecrafta, być łowcą premier. No, jeszcze chamsko spamować u innych youtuberów. Reklamami swojego kanału, jeszcze najlepiej wzorem Gimpera. Pobawić się w disowanie sławnych youtuberów, żeby tylko jakoś zdobyć fame. Mieć parcie na szkło. Ech, dobra, nie, on chyba serio wleciał na górę. Choć nie. Niekoniecznie. Ej, no gdzie on jest? Kurde. Co jest grane? Znaczy to był helikopter, więc gdzie go wywiało? Aj, drugi raz wibracje, sorry. No, to, jeżeli to też słyszeliście, to był rzut telefonu na tapczan. Ej, nie, dobra, no ale niby jest tu. Jest! Nie wiem, czy to był on. Bardzo możliwe, że tak. Możliwe też, że nie. Matrix Deathmatch na jednego. O nie, to jednak byłeś ty. To jednak byłeś ty. Ale ej, ej, no musicie przyznać. Ładny strzał rakietą tam wszedł. Naprawdę ładny. Dobra, a ten jest pode mną, tak? Mateusz, ucieczka z Los Santos. A nie chcę uciekać. Tu jest całkiem fajnie i przyjemnie. Choć teraz policjanci mnie ścigają i jest mniej fajnie i mniej przyjemnie. Choć nie, dobra, moment, może się tak uda zgubić pościg. No, chyba nie wypatrzy mnie, nie? Okej, szybko kradnij to auto. Ej, dobra, i to jest dosyć drogi samochód. Dosyć, nie najdroższy, ale dosyć drogi. Jeszcze go sprzedamy, kochani, przed końcem. Bo naprawdę w portfelu coraz mniej kapusty. Co oczywiście źle wpływa później na samą grę, bo mam ograniczone możliwości. O, kurde, ale ładnie, fajnie, że mnie nie przyciął. Znaczy nie przyciął, nie przytarł, no. Ale już o to zatroszczyłem się sam. Dobra, co my tu mamy? Mamy granaty. Zwykłe, najprostsze.
Mamy. Okej, okay, on mnie ściga? Nie, jeszcze nie. Ale okej, okay, damy mu szansę przeprowadzenia szczytu chamstwa. Ej, dobra, wjedźmy tutaj. On tam się, kurczę, zatarł, nie wiedzieć czemu. A może wyznacza za mnie nagrodę właśnie w tym momencie. No tego nie wiem, kochani. Zobaczymy. O, shit. Kurde, no dalej. No dobra, to auto już jest tak poobdzierane, że chyba nawet nie ma sensu go sprzedawać. No ale nie wiem, no, że jesteśmy tak blisko. Zróbmy to jeszcze przed końcem. No pff. Dobra, dostanę za to auto grosze. No ale lepsze takie grosze niż nic, chyba że... No. O, o, to jest też dobry pomysł. Zmienić w ostatnim momencie samochód na coś lepszego. Co to jest? Ocelot? Chyba takiego nawet mam w swoim garażu, dokładnie. Chyba nikt nie przyciera. O, widzę, pani słuchała mojego poprzednio ulubionego radia. Solwaxu. Dobra, moment, wjadę? Jadę. Pewnie, że tak. Jest nówka, funkiel, nieśmigana, igiełka, cycuś, lalunia. Normalnie ani zadrapania. Jeszcze nawet zapach poprzedniego właściciela unosi się w środku. Ile? 8 tysięcy. Nieźle. Całkiem fajny zarobek na sam koniec. Dobra, pojazd sprzedany. Pora się jedynie pożegnać z wami. Trzymajcie, kochani, do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej, shit. No wiedziałem, że tak to się skończy. Tik tak, uciekaj lepiej, uciekaj, kolego. No uciekaj, uciekaj. No jeszcze jeden, ja się nie boję płacić rekompensat, bo jestem biedny i nic nie mam. Ej nie, w sumie coś tam mam. Ach! A sięgnęła go jednak eksplozja! Ej, popełnienie samobójstwo, serio? Kiepski motyw na skończenie odcinka, no ale cóż. Dobra, kochani, trzymajcie się, pozdro, cześć, hej! Przynajmniej Superlama łupieżu nie ma, teraz mamy pewność.